dobry gospodarzu. Dzień dobry, Szej, dzień dobry. Miło pana poznać. Gratulacje. Wybacz, że musisz rozmawiać z tym skór. Naprawdę. Powiedziałem, że jesteś najlepszym facetem, który robi najlepszy program w Polsce. Przepraszam. Oj. Fragment scenografii, nie szkodzi, to się potem wklei. To ja od razu zepsułem. Słyszałem, co ci powiedział, że przepraszam, że musiałeś rozmawiać z tym synem. Powiedziałeś to. Nie, ja powiedziałem, że masz najlepszy program. What did I say? Co powiedziałem? Powiedział, że musisz porozmawiać z tym... Przepraszam. Myślałem, że powiedziałem, że to najlepszy show w Polsce. Te hollywoodzkie gierki. Rafał, bardzo się cieszę, że przyjechałeś do mnie. To jest naprawdę wielki zaszczyt, że mogę dzielić kanapę z tobą u Kuby. Słuchaj, chciałem cię zaprosić, bo oczywiście chciałem porozmawiać o wszystkim tym, co się wydarzyło po premierze. No, film jeszcze jest Tarantino w polskich kinach, ale wiesz, to jest twoim występem w tym filmie, nagle się okazało, że jest jak z walkami Andrzeja Gołoty, że jak się człowiek schyli po orzeszki, to może przegapić. Wiesz, Rafał, żeby być uczciwym, moja dziewczyna też mi czasami mówi, że 6 sekund to długo. Kuba, ja chciałbym ci powiedzieć, że ja nie musiałem się schylać po orzeszki. Żeby się je przegapić? Żeby nie, żeby tam być. No nie, no ty... Paweł, to za subtelna... Sorry, Bill. Mam nadzieję, że ci nie tłumaczą tego dosłownie.